Rozbudowa szkoły nr 52 przy ulicy Samarytanka została zakończona w rekordowo krótkim czasie. Dzięki szybkiej realizacji zadania 150 dzieci edukacji wczesnoszkolnej mogło przeprowadzić się do nowych pomieszczeń. Uczniów i nauczycieli ze szkoły 52 odwiedziła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Jesteśmy w dzielnicy Targówek przy Samarytanki. Przepiękna, bardzo malutka szkoła dedykowana uczniom klas 1-3. 150 osób, 150 uczniów, którzy będą mogli korzystać i już korzystają z tej pięknej, bardzo nowoczesnej placówki z pełnym wyposażeniem. Bardzo się cieszymy i bardzo cieszę się, że ta inwestycja bardzo wyczekiwana w dzielnicy Targówek doszła też bardzo szybko do skutku. Od momentu podjęcia decyzji naprawdę bardzo szybko dzisiaj uczniowie już korzystają z pięknej infrastruktury oświatowej. Obiekt ten powstał w rekordowym czasie, właściwie 7 miesięcy od momentu wbicia łopaty. Obiekt ten dedykowany jest najmłodszym uczniom z dzielnicy Targówek. Od tego roku korzysta już z 6 sal w tym obiekcie ponad 150 dzieciaczków. Dzielnica Targówek systematycznie inwestuje w oświatę, czego przykładem są nowe inwestycje w naszej dzielnicy. Dzisiaj jesteśmy w nowo oddanym budynku szkoły nr 52. Myślę, że ten nowy budynek przysłuży się lokalnej społeczności, dzieciom i poprawi warunki edukacyjne w tej części naszej dzielnicy. Wykorzystaliśmy nowy budynek, który został nam oddany do użytku w lutym 2021 roku do tego, żeby klasy edukacji wczesnoszkolnej mogły wyjść z budynku głównego i żeby mogły wyjść z filii, które wynajmowaliśmy na ich potrzeby. Ponieważ w szkole było bardzo dużo oddziałów klas 4-8, było bardzo tłoczno i dzieci w klasach edukacji wczesnoszkolnej uczyły się do godziny 17:20. W tej chwili, ponieważ jest budynek przeznaczony tylko i wyłącznie dla klas edukacji wczesnoszkolnej, to te dzieci kończą lekcję, jeśli jest to druga zmiana, o godzinie 15. Chociaż chyba znasz litery, umiesz czytać, piłkę grać. Wiesz, że 2 i 2 to 4, nowe rzeczy.